i raczej na starość nie urosła. I mają być mrozy i opady śniegu. No w końcu, przecież to grudzień. Jak my się na to przygotujemy? Normalnie, jak co roku, założymy czapki i szaliki. Fajnie będzie znowu zobaczyć śnieg. A co to śnieg? Ostatni raz śnieg spadł zimą, jak jeszcze robiłaś w pieluchy. A da się po tym chodzić? A to jak nas zasypie i nie wyjdziemy z domu? Ja nie wytrzymam mrozu, nie lubię zimna. A co jak wszyscy umrzemy? Uspokój się, to normalna pogoda zimą, tylko teraz robią wszyscy z tego wielkie halo. Ej, idźcie tam, teraz te zimy to nie to co kiedyś. Jak ja chodziłam do szkoły, to odwoływali nam zajęcia z powodu zasp śnieżnych i mrozu. Odwołają nam lekcje? Nie ciesz się za wcześnie. To akurat może się sprawdzić, jeśli szkoła będzie chciała zaoszczędzić na ogrzewaniu. Ale super! Mamo, czy możesz pójść do auta i załączyć silnik? A po co? Żeby zwiększyć ocieplenie klimatu. Może uda nam się jakoś uniknąć tej brygidy? Ani się waż. Ja chcę mieć odwołane lekcje. Ale ja nie chcę. A ja nie chcę sprawdzianów i kartkówek. Martwisz się głupim sprawdzianem, kiedy śmierć zagląda ci w oczy? Wiesz, co to znaczy? Powiemy im, że jeden samochód niczego nie zmieni w najbliższych kilku dniach. Lepiej się w to nie miesza. Zimny, mokry i jest twój. A ty jesteś głupia.